Już w ostatni weekend sierpnia do Mysłowic zawita największe wydarzenie sportowe w siatkówce plażowej tego sezonu w Polsce, czyli Orlen Mistrzostwa Polski w siatkówce plażowej 2020. No jest ogień, no. Jak przed każdą imprezą z każdej strony próbujemy się przygotować, szczególnie jeżeli chodzi o rzeczy techniczne, transport trybuny, montaż, demontaż, no tego jest trochę, więc no jesteśmy w takim dużym wirze, do tego dochodzi Polsat dwudniowy, który ma swoje wymagania, do tego dochodzi sponsor tytularny, czyli Orlen, który ma swoje wymagania, no i tych wymagań z każdej strony jest dość sporo. Organizatorzy poszukują do współpracy wolontariuszy. Poszukujemy wolontariuszy na stronie i Silesii miasta, na stronie prezydenta, wszędzie gdzie mogliśmy jest informacja o wolontariacie, poszukujemy wolontariuszy, poszukujemy dzieciaki do podawania piłek, do obsługi boisk, do uzupełniania wyników, no tego typu nie najcięższe fizycznie prace, ale takie bez tego wolontariatu nigdy żadna impreza nie jest w stanie się odbyć. Gdzie i jak można się zgłaszać? Na wszystkich tych nośnikach jest informacja e-mailowa i telefoniczna, gdzie można się zgłaszać. Zgłaszać najlepiej przez maila. Chcemy rekrutację zakończyć 24 w poniedziałek. Ilu kibiców może pojawić się na trybunach? Przygotowujemy trybuny na 900 miejsc, więc zgodnie z wszystkimi regulacjami możemy wpuścić 450 osób na trybuny. Na cały obiekt możemy wpuścić do 1000 miejsc. Oprócz samych siatkarskich emocji, organizatorzy przewidują też inne atrakcje. Przygotowujemy dmuchańce, przygotowujemy takie miasteczko dla dzieci, dodatkowo w piątek kino plenerowe, w sobotę koncert na wodzie, w niedzielę Miss Śląska, więc tych takich rzeczy, które udało nam się już tutaj i z dyrektorem, i z Urzędem Miasta doskładać do tej imprezy już jest dość sporo i myślę, że to wyjdzie bardzo fajnie. A harmonogram spotkań przedstawia się następująco. Rozpoczynamy 28 w piątek o godzinie 9, pierwsze gwizdki rozpoczynają panowie, czyli pierwsze spotkania będą mężczyzn, później zmiana jest na turniej żeński. I mniej więcej do godziny 18 w piątek mecze eliminacyjne. W sobotę już zaczyna być ten turniej taki bardziej ciekawy, już ćwierćfinały. Telewizja Polsat potwierdziła 15 spotkań, które będzie transmitowała. Jeszcze nigdy w historii finałów Mistrzostw Polski nie było tak dużej transmisji, więc cała sobota jest już od rana z telewizją Polsat. I w niedzielę od godziny 10 już mecze tylko i wyłącznie finałowe i około 15 będzie ceremonia, rozdanie medali, konfetti i parę jeszcze innych niespodzianek.